Gdy uderzył wielki dzwon, objął w świecie pączek tron. Tłusty czwartek większość z nas kojarzy z tłuszczem, z pączkami, a mało kto z dniem poświęconym kobiecie. Chciałoby się powiedzieć, że jest to odpowiednik 8 marca, ponieważ czas i adwentowy, i godów, a już szczególnie czas karnawału, czy inaczej polskiego karnawału Zapust, to czas kobiety. Kult kobiety w okresie Zapust jest niesamowity. Jest niesamowity i zaczyna się dniem tłustego czwartku. Tłuszcz w kulturach tradycyjnych jest symbolem szczęścia, dostatku, obfitości, a pamiętajmy, że małżeństwa odbywały się aktem kupna-sprzedaży. Wręcz nieomalże liczono wagę, kilogramy przyszłej pani domu i nawet fałdki tłuszczu. Im więcej tym fałdek, to znaczy, że kandydatka odpowiednia na żonę. Kiedy taka sędziwa gospodyni w postaci odpowiedniej ilości kilogramów przystępowała do zakończenia karnawału, na pewno rozpoczynała od wypieku wszelkiego ciasta, które zawierało ogromną ilość tłuszczu. Ponieważ pączek to szlachetna forma ciasta, okrągła, nie ma kant, cięć, załamań, czyli taka szczęśliwa, obła, taki pączek nie był dmuchanym pączkiem XXI wieku. On miał swoją wagę, jak i gospodyni. Był wykonywany z ciasta chlebowego, czyli ciasto obrzędowe, i był nadziewany nie konfiturką z róży na przykład, a dużą skwarą tłuszczu. Taki pączek jak spadł, to guz i siniec potężny, ponieważ wielkość pączków przypominała dwie nasze złożone pięści. Duży, ogromny, w formie niemalże takiego ciasta składanego w hołdzie drugiej osobie. Ale nie tylko gospodynie wypiekały pączki w ostatni czwartek karnawału. Wypiekały przeróżne formy ciasta, które na ogół nie występowały podczas całego roku obrzędowego czy też kalendarzowego. To wszelkiego rodzaju chrusty, faworki, czy to ciasto francuskie, czy to ciasto drożdżowe, pokrzywione, byśmy mogli tak upraszczając powiedzieć, powywijane, tak jak i ten czas, odwrócenie norm. Również wszelkiego rodzaju plince, pampuchy, tam, gdzie znajduje się tłuszcz, to ciasto jednocześnie jest zapowiedzią, zarówno pączek, czy pampuch, czy plince, że kończy się jeden czas, czas odwrócenia norm, czyli śmiechu, radości, obfitego jadła, i będzie się zaczynał czas zupełnie inny, wyciszenia, spokoju, postu, a tym samym nie jedzenia. Pamiętajmy, że Polacy słynęli i słyną jako jedyny naród w świecie z poszczenia, z przeróżnych form postu. Czwartek, tłusty czwartek, jak zwykliśmy mówić, to święto kobiet. Święto kobiet, one świętują, radują się, że na przykład mogą scombrzyć panów. Scombrzyć to znaczy czekają już od samego rana, od świtu, czy gdzieś mężczyzna, i duży, i sędziwy, nie przemieszcza się ulicami samotnie, jeżeli tak, nie chcę powiedzieć, że porywają panów i zaczynają tańczyć. Skoro odwrócenie norm, możemy tańczyć z panami na chodniku, po drodze, na ulicy. Jeżeli jest rynek, a są takie miejsca w miastach, to wtedy na tych rynkach zastawia się stoły. Tak było w przeszłości, tak jest i na dzień dzisiejszy. Zastawia się te stoły jadłem obrzędowym, tańczymy z panami. Wiadomo, chodzi o to, żeby panowie się wykupili, złożyli datki na tym stole obrzędowym, a przede wszystkim chodzi o wspólną zabawę, że dana społeczność stanowi taką wspólną rodzinę, ponieważ za moment, kiedy nastąpi Wielki Post, każdy będzie skupiał się
własnym wnętrzu i skupiał się wokół własnej osoby. Będzie następował moment wyciszenia, skupienia i przygotowywania zupełnie do innego czasu obrzędowego. Wielki Czwartek, bo i zwykło się tak mówić, bo jest on jedyny w swoim rodzaju, radujemy się, świętujemy poprzez specjalny ubiór. Panie w tym dniu nie mogą przywdziać maski, nie mogą zmienić swojego ubrania i stroju, ma być on odświętny. Mamy się rozpoznawać, czy ja jestem mężatką, czy panną na wydaniu. Nie wolno pożyczać elementów stroju, czy samego stroju, czy też ubrania, żeby nie wprowadzać w błąd drugiej strony partnera, czy też partnerów, którzy w okolicy się znajdują. Natomiast to tylko panowie w tłusty czwartek mogą przywdziewać kostiumy. Przeróżne kostiumy, ale ta dowolność jest ograniczona. Ponieważ kostium to nie tylko maska na twarzy, ale to pełen, kompletny strój, który zawiera elementy mówiące o życiu. Najczęściej są to mniejsze, większe futerka, skórki, które świadczą, że na wierzchu znajduje się tłuszcz i to jest symbol życia. Kiedy kobieta zaczyna tańczyć z partnerem, który taką kostium, taką maskę, a czy na twarzy, czy na sobie, szczęście, pomyślność, dostatek zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. W tym dniu w domostwach polskich, na stołach polskich obfitują ciasta obrzędowe, oprócz tych drobnych pączków, większych, mniejszych, faforek, chrustów, obfitują ogromne ciasta o dużej zawartości tłuszczu. W tej chwili są to olbrzymie ilości na przykład kremów, ale oprócz tych łakoci i słodkości nie może zabraknąć tłustych szynek, słynnej szołdry, nie może zabraknąć salsesonów, kaszanek. Tłuszcz ma cieknąć nam po palcach, nie chcę powiedzieć, że po brodzie. Obfitujemy w jedzeniu, obfitujemy w radości, w szczęściu, w nawet dość głośnym zachowywaniu się, ale nie przeszkadzaniu na przykład sąsiadom, czy też innym domownikom. Ten hałas przenosimy nie tylko, on jest zamknięty w przestrzeni sakrum, jakim jest domostwo, ale przenosimy również na przestrzeń zewnętrzną, zagroda, czy też ewentualnie taka przestrzeń jak droga i ulica na wsi, a i w mieście. Pamiętajmy, mieszkańcy Łodzi potrafili się bawić. Jeszcze po II wojnie światowej, jeszcze lata 50., 60., a nawet i początek 70. Ulicami miasta Łodzi wędrowały grupy przebrane w tłusty czwartek. To była ta zapowiedź, wstęp do tego, co będzie się działo na końcówce karnawałów, tak zwane kuse, szalone dni, inaczej zwane mięsa upustem, bądź też pospolicie ostatki. Ostatnie godziny, ostatnie minuty szaleństwa, odwrócenia całkowitego normy.